piątek rozpoczęła się siódma Odyseja historyczna. Uroczystego otwarcia dokonał wiceprezydent Kutna Zbigniew Dowiak i Grzegorz Chojnacki, przewodniczący Rady Miasta Kutna, wraz z prezesem Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 Wiesławem Paluchowskim i prowadzącym otwarcie Jackiem Postolskim. Kolejną Odyseję historyczną uważam za otwartą. Centrum Kutna zostało opanowane przez wojowników z różnych epok historycznych. Spotkać można było zarówno żołnierzy z czasów II wojny światowej, a także rycerzy Mieszka I. Wszystko oczywiście w ramach siódmej Odysei historycznej. Na placu Piłsudskiego z bliska obejrzeć można było także wiele pojazdów bojowych, a także replik broni ciężkiej. Dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia na tle maszyn, zaś nieco starsi rozmawiali z rekonstruktorami, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na cześć właśnie wyjścia Husarii w 1612 roku obecnie się w Rosji obchodzi święto tak zwanej jedności narodowej. Nazywa się jedności narodowej, a tak naprawdę chodzi o wyjście Husarii 4 listopada. W weekend Odyseja przeniosła się do Leszczynka. Można było tam zobaczyć średniowiecznych wojów, aż po żołnierzy z czasów II wojny światowej. Na siódmej Odysei historycznej można spotkać było rekonstruktorów z niemalże każdej epoki. Pod Kutnem według organizatorów pojawiło się około 1200 rekonstruktorów. Każda z grup miała swoje stanowisko, zwane dioramą, gdzie można było zapoznać się z historią danej formacji. Pancerz segmentowy, czyli rójka segmentata. Dziękuję Ci, Pawle. Pancerz segmentowy, czyli relikwia segmenta, to oczywiście buty typowe rzymskie kaligi, sukieneczka, czyli tunika, oczywiście pas jak najbardziej, no i miecz przy sobie jako oznaka legionisty, oczywiście oprócz całego pancerza, no i oczywiście tarcza, czyli nasza broń. Broń jednocześnie i oczywiście obrona. No i mniej więcej to jest pokrótce tyle. Tutaj nie mam akurat hełmu, ale jest jeszcze hełm. Po raz który na Odysei? Ja jestem po raz pierwszy, a tutaj chłopaki już, nie wiem, po raz szósty, siódmy. Od początku praktycznie Odysei historycznej, więc naprawdę nie wiem, ile to już lat minęło. Siedem. O, dziękuję bardzo. Jesteśmy z małych dwóch gmin w powiecie wieruszowskim i wieluńskim, czyli gmina Sokolniki i Czas Stary. Prezentujemy obozowisko powstańców styczniowych z okresu 1863 roku, czyli mężczyzn, którzy walczyli, czyli kosy bojowe, strzelcy, no i piękne nasze panie w stroju narodowym tego czasu, czyli czarna sukienka, czyli żałoba narodowa. Pokazujemy, jak było jedzenie, uzbrojenie, stoiska, bo wiadomo, że wtedy oddziały jeszcze musiały sobie radzić same, czyli były i stolarka, kucie kos i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po raz który na Odysei? Pierwszy raz, byliśmy zawsze w innych grupach, usłyszeliśmy, że jest bardzo fajnie, jesteśmy, faktycznie potwierdzamy, jest bardzo fajnie i sympatycznie i na pewno nie jest to nasza ostatnia wizyta tutaj. Rekonstruktorzy bardzo wiernie próbowali odwzorować swoich pierwotnych bohaterów. Nie brakowało efektownych strojów, a także epokowych przysmaków. Wszyscy ci, którzy zdecydowali się przyjechać do Leszczynka, mogli wziąć udział w średniowiecznych pokazach rzemiosła, a także skosztować przysmaków z tamtego okresu. Ale to nie wszystko. Odbył się także turniej indywidualny wojów. Głowa była. Ale co, dostał tutaj. Nie widziałem, razem, Drodzy Państwo, dwa do jednego. Ten z czerwoną tarczą ma dwa punkty, a ten drugi jeden. Niedziela była ostatnim dniem tegorocznej Odysei historycznej. Tak jak w piątek i w sobotę obfitowała w mnóstwo atrakcji, nie tylko dla pasjonatów dziejów Polski i świata.